Stały z indeksami i nagle okazuje się, że pan, który miał nam podpisać wykład monograficzny, już go nie będzie. A za chwilę mamy przecież i absolutorium, i praca dyplomowa, i kicha, tak? I Matko Boska, ja wiem, że nas tam siedziało sporo osób. I ja mówię, Bożeż ty mój drogi, co mamy zrobić? Pani gdzie kawacie? Mówi, no niestety musicie sobie załatwić ten wykład, bo jak go nie będzie, to na pewno. I tu na pewno ktoś z was też ma wujcika w indeksie. Ja mówię, dobra, ja nie. Dajcie mi te indeksy. Ja nie, ale ja wzięłam jedyne te indeksy zajęcia, z których uciekam. I mówię, idę na wydrę. Poszłam do niego do gabinetu, to jest piąty rok, ja mówię, ja bardzo przepraszam, bo nie pamiętam, profesor docent już, ja mówię, ale mamy pewien problem, nie mamy wykładu monograficznego. Czy byłby pan tak sympatyczny, żeby nam ten wykład ewentualnie podpisał? Tak spojrzał i mówi, tak, przetać te indeksy, przynajmniej będziecie mnie dobrze wspominać. O proszę, słuchajcie, autentycznie, ale to podpisał 20, nie, w ogóle. Ja byłam zszokowana, bo on wtedy 20 indeksów podpisał i to był jedyny ratunek dla nas, żebyśmy mogli przystąpić do dyplomu. Nie było w tej Także sytuacji, zerknijcie, ale... kto tam ma, to właśnie aha, ma wujcik, co jak się skończył ten starocerkiewno-słowiański, to ja nie miałam indeksu i poszłam do niego do gabinetu i naprawdę dziewczyny przez chyba, nie wiem, przez chyba dziewczyny, Pani Czajka. I pamiętam, wiecie co, że chyba przez pół godziny czy godzinę modliłam się, żeby w ogóle wejść, bo czułam taki wstręt autentycznie, żeby wejść, żeby mi podpisał. I podpisał, dostałam 4 u niego za liczenie, bardzo, prawda? I powiedział, że bardzo, tak, i on powiedział, bardzo miło mi się z panią pracowało, czy tam współpracowało. I ja wyszłam i ja mówię, i wiecie, że jeszcze tym bardziej, wzburzyło mnie to, bo stwierdziłam, że on jest po prostu zaburzony jakoś, tak? Bo przecież... Mi się wydaje, że on nie kojarzył. O, może nie, tak. Nie kojarzył, więc to dlatego, że musieliśmy z nim zrozumieć. To ja go kojarzę, ale mówię starszy facet i temat jest dobry, ale niestety pani Marta was, bo to nie dotyczy studentów. Nie, ani lat 8-6. Brygitka z wyjazdu naszego w tamtym roku na ferie zimowe. Aha. Na Wyspy Kanaryjskie i na plaży, a tam pełno Niemców. Znaczy tak, wyjazd załatwiał mój mąż, przez znajomych i my szczęśliwi. Że pięknych Hiszpanów zobaczymy, tak. A to się okazało, że w hotelu to był zjazd geriatryczny Niemców. Jak balkoniki prawie, że i okulach. I pan okulach, nie wiem, starszy, wszedł do morza i myślałeś, o okulach do morza, fala duża i nie mógł wyjść. A, czyli i tak się po prostu w piasku już zagrzebał i nie może wyjść. I zerwała się, żeby pomóc mu pani, która się opalała toples i pewnie z wrażenia sama zapomniała, że jest rozebrana i chcąc panu pomóc, tak go zaczęła biustem omiatać z każdej strony, że pan już tak zesztywniał, po prostu wszystkie członki mu zesztywniały, górne, dolne, że już pana nie dało się w ogóle nosić. I ta kobieta zaczęła wzywać ludzi z plaży, że chodźcie pomóc, chodźcie pomóc. Dopiero jak ona odeszła z tym biustem, to panowie to pan zwiot i mówimy, no starsi Niemcy, proszę, nawet on ci pójdzie się kochać. A może? Kulach, starsi, może wejść do morza. On nie był taki starszy. O, ja się przypatrzyłam. Tak. Nie pomagałam mu z tym biustem. No, sytuacja taka no, niebezpieczna, ale komicznie to wyglądało, że już po prostu pan coraz bardziej tak, a pani omiata i z przodu, i z tyłu, i z banki chyba dwie są. Dwie dziewczynki takie tak, Ojejku, jakie świetne, ja to już poproszę. Ale ja tych zdjęć nie widziałam. Nie mogła się widzieć, bo one były robione po studiach. No, one były robione po studiach. No, to, tak, to już tam są przeważnie daty są. Dobra. Działacz solidarny. To Czarek. Czy nie ty byłeś narzeczony? Tak.
narzeczoną? Tak, narzeczony przyjechał. Ze wsi, tak. Kiełbasa w gazecie. Kiełbasa w gazecie. Flaszka jakaś. Ona nie kończyła tutaj. Aldona nie, no Ewa mówi, że ona w ogóle nie ukończyła studiów, ale ja mi się wydaje, że ukończyła. Specjalnie z Warszawy. Zdolny, że już jest i czeka, żebyśmy się spotkali. Super, naprawdę. A Frankowska jest? O, pewne ambicje, tak, tak, ale prawda, ale jest naprawdę sympatyczna. Za każdym razem mamy z tym porozmawiać. Znamy tę osobę. Ja pamiętam, jak ty się spieszyłaś, że Maluch podjechał. Podjechał pani Aleksandrowicz i w niedzielę i cała seria właśnie takich zdjęć. Niesamowite to było. No, Karczyńskiego stoi, to trzeba było zobaczyć. To tak zwane, Grzesiu, zdjęcie z Krakowa. Tak. Krakowa, ale to śniadanie, tak, to śniadanie do tego wyjazdu, tak? No, raz byliśmy. Tylko właśnie nie kojarzę i teraz, kurczę, ja wtedy już nie podpisywałem dat. Taką kitkę też sobie ostatnio robię. Kiedy to było? Ale ta pani na 88. Z tej opisówki, tak? 89. 8. Nie, z Krakowa? Wcześniej. 88. Na trzeci. Oj, nie wiem. Nasz wyjazd? Z grupą. A nie, z grupą. To nie, to inny wyjazd zupełnie. No, to była grupa. A ten nasz wcześniej to był drugi rok. Nie pojechałam. 80. 7 albo 8. Wtedy chciało ze mną jechać. Aha. I ja zamiast w ogóle się tak pojechać i nie zwracać na nich uwagi, to oni mnie tak męczyli, że nie pojechałam wcale. Ale wiecie, wówczas byliśmy w teatrze i oglądaliśmy. Tak. Tak, tak, tak. Binczycki i Peszek. Binczycki miał ślinotok i dopiero stwierdziliśmy, no dopiero na żywo to widać, jaki straszny ślinotok. Binczycki i Peszek, nie? No, ale no. Kolacja dla dwóch. No, tak. Tak. Kolacja, to scenariusz dla dwóch. Motor na swoim miejscu. Motor na swoim miejscu. Motor tego kolegi. Ale motory mogą do dzisiaj pojawić. Jedyna rzecz, której mogę mieć, to kupić o motor. Dobrze. Na ogórasie śpiewa. No tak, tak. Swoje koleżanki i kolegów usłyszę. Przyjeżdża, zwłaszcza do Koszalina. No jestem, tak. Ja się zdecydowałam i jestem tutaj z całą prawie twoją grupą. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiam tutaj. To możemy po kolei, tak? Możemy ze dwa słowa? Ja przekażę. I każdy może się przygotować. I cytat tylko dla filologii polskiej. Shakespeare, co widać? Proszę. Jaki numer? Proszę. Nie, bo ja tu szykuję zniszczenia. Proszę cytat. A Grzesiu już mogę. Ty jesteś młodszy. Już by chciał. Ale wiecie co? Czyli teraz chłopaki. Albo dla was, albo dla waszych. Grzesiu mówi, że nie proszę. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Ale proszę odczytać ten cytat. Mariola uwielbia. Chcę powiedzieć, że jesteś królową. Efonia, proszę, żebyś ładnie odczytała ten cytat. Bo nie wiem, uwiędła dłoń czasu, szyfruje zniszczenie na kartce mej twarzy. Zamiast powiedzieć, mam zmarszczki. Ale że taka grzeczna, a wesoła, to tak słyszałam od grona nauczycielskiego, że w pracy, no to tak, tu pani Warpachowicz, tu medal dostała, tu prowadzi pani lekcje, zawsze przygotowana, a jak pojechaliśmy na wycieczkę nauczycielską i już swobodnie i wygłupy i też tak do mnie koleżanka, Mariola, ja nie wiedziałam, że nie powiedziałaś świr, ale mówiłam, że taka no wesoła. No, kameleon. Nie, zawsze była wesoła. Nie, nie mówię, że pogodna tak, tylko że zawsze taka grzeczna dziewczynka, wiesz, ja taki posłuszny dzieciak, oni wypadli z krzaków, związali Mirkę i ta Mirka tak walczyła, bo ona zaszła. No właśnie. Ale kto wiązał? No czarny. No, na tej imprezie to ty nie jesteś chyba jedynym chłopakiem, że my tak ciebie tam wypadkowaliśmy. A czarka nie było? Tu z patelnią, że jest nie wiem, może czarek byłeś. Przywiązać do drzewa trzeba.